Magda Żakowska, dobry wieczór. Chłodne powietrze, które płynie do kraju, sprawi, że w najbliższych dniach zima przypomni nam o sobie, ale będzie to łagodne oblicze tej pory roku. Nie zabraknie słońca, a mróz będzie niewielki. W nocy początkowo więcej chmur na wschodzie, tam zanikające opady śniegu. Nad ranem w całym kraju rozpogodzenie, ale temperatura spadnie poniżej zera, będzie od minus 1 do minus 3 stopni. Jutro rano przed południem popruszy w regionach północnych, a także w górach. Po południu ten oto front przyniesie wzrost zachmurzenia. Będą jeszcze przejaśnienia, ale też lokalne, przelotne opady śniegu. Słupek rtęci jutro nie przekroczy 2 lub 4 stopni. Na Kujawach i Pomorzu wieczorem i w pierwszej części nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Nad ranem chmury zanikną, ale słupek rtęci spadnie poniżej zera. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Jutro, zwłaszcza przed południem, nie zabraknie rozpogodzeń. Po południu jednak może popruszyć śnieg. Na termometrach jutro zobaczymy około 3-4 stopni. Nie zmieni się kierunek wiatru. Nadal powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie raz w górę, raz w dół, także jutro będzie się wahać. Na barometrach ma być jutro 1001 hektopaskali. W piątek sporo pogodnego nieba, nad ranem niewielki mróz, w ciągu dnia 3-4 stopnie. W sobotni poranek mogą tworzyć się bardzo gęste mgły, kierowcy muszą uważać. Dzień jednak zapowiada się słonecznie. Temperatura bez zmian, nad ranem minus 2, minus 3 stopnie, w sobotnie popołudnie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4 stopni. W niedzielne przedpołudnie jeszcze szansa na pogodne niebo, ale po południu chmur zacznie przybywać. Początkowo popada deszcz, te opady jednak szybko zamienią się w padające deszcze ze śniegiem i śnieg. Noc będzie jeszcze mroźna. W niedzielne popołudnie również słupek rtęci nie przekroczy 4 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Do zobaczenia.